Za nami dwa bardzo wietrzne dni na Bałtyku momentami wiatr wiał z prędkością 100 km na godzinę, a w szczytowych partiach gór nawet do 130. Na szczęście w weekend pogoda nieco uspokoi się. Jak będzie? Agata Swornowska zapraszam już teraz. Ten groźny nisz, który sprowadzał na Polskę silne podmuchy wiatru, wycofał się już za wschodnią granicę naszego kraju, a u nas pozostawił dosyć pogodne niebo na wschodzie, ale z niską. Temperaturą. Proszę przyzwyczajać się do tak niskich wartości, ponieważ będzie coraz gorzej. Już od poniedziałku synoptycy zapowiadają opady śniegu i to w całej Polsce. Na razie jednak bez paniki. Na Południowym wschodzie mnóstwo chwil ze słońcem, tutaj w okolicach zera, w Zakopanem minus trzy, na Suwalszczyźnie słońce 0 stopni, w Olsztynie również 0, w Białym Stoku jeden, a w Warszawie w okolicach dwóch, i tutaj też polecam spacery. Za to na zachodzie zupełnie inna sytuacja. Tutaj dużo chmur, deszcz ze śniegiem i śnieg, ale za to cieplej. Od dwóch stopni w koszalinie do trzech w Szczecinie, zielonej górze i Poznaniu, a najcieplejszym miejscem na naszej mapie jest Wrocław, tutaj 4 stopnie i bardzo przyjemnie. Niestety, już jutro pogorszenie pogody, proszę nastawiać się na to, że ta aura będzie się zmieniać i to niestety w negatywnym kierunku. Coraz. Coraz więcej chmur, coraz więcej śniegu i zimniej. No ale na razie polecam spacery. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.